Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć. I zapraszam was na kolejny odcinek z Silic kanałem z PlayStation 4 Industries. Jak widzicie, jesteśmy w naszym mieście i dziś nie będziemy się zajmować tymi dwoma głównymi rzeczami, których możecie się spodziewać, ale loguje się w sumie Industries. Czyli jedna z głównych rzeczy, które trzeba zrobić i będę ją robić powoli w swoim zakresie, czyli przebudowa dalej tej autostrady, łączenie jej z tym do tej części, bo jak widzimy tutaj się już zaczyna robić koleczek, w sensie, no jak sobie nie wiem w ogóle czemu oni korzystają z jednego pasa, a no tak, bo tylko jeden pas jest tutaj później w sumie dalej, dema, to nieważne, nie było tematu. Tak akurat mogę teraz naprawić, jak widzimy dosyć duża z nich, większość jedzie łącznie tutaj do tego mostu, więc no byłoby miło, żeby to zrobić. Swoją drogą, jak sobie klikniemy ogólnie na ten wyjazd, jak widzicie, on zbiera ogromną łączność tutaj pomiędzy jedną i drugą częścią świata. Nie zajmiemy się też drugą częścią, na którą nasze miasto bardzo czeka, czyli korkami kolejowymi. Tym się będziemy zajmować w osobnym odcinku, będzie on podzielony na pewnie dwa odcinki. Jeden to będzie przebudowa linii towarowych, a druga to pasażerskich. Nawet możemy to podzielić na różne rejony miasta, bo to będzie mega budowa, tyle powiem wam. Dziś zajmiemy się czymś innym w naszym mieście, to też jest potrzebne. Czyli na bieżąco rozwiązywaniem popytów, w skrócie zajęciem się tej wyspie, bo ona tutaj też jest, czeka już od jakiegoś dłuższego czasu na jakiekolwiek tutaj inwestycje w tym rejonie, a na razie nie ma. Popyty na nową dzielnicę, mogę teraz ją pokazać. Coś takiego z koleją jednoszynową, ona tutaj bardzo ładnie nam się komponuje w obok tutaj naszej stacji metra, tramwajów i tutaj jeszcze jest druga stacja z ładnymi przejściami naziemnymi, nadziemnymi właściwie, do tego wielkiego hubu, a jak widzimy ludzie idą do tego przejścia. Tutaj jeszcze jest tramwaj z ładną pętelką, no i trochę się rozwijałem tą dzielnicę, tak żeby mogli się tutaj mieszkańcy budować. Ponadto w naszym mieście tutaj miały się budować, może wiecie lub nie, ale ogólnie w tym rejonie miały się budować biura. Ale ponieważ w naszym mieście, jakby nie patrzeć, jest industrii z pełną gębą, no to przemysł się w ogóle nie chce budować w tym biura, dlatego w tym rejonie będą się budować po prostu sklepy handlowe i w tych rejonach wszędzie, gdzie miały być biura, będą się na razie budować sklepy, no bo mieszkańcy w takich miejscach nie mogą się budować z przyczyn oczywistych. Także tak to wygląda, jak widzicie, jest to dużo rejonów. Tak, tutaj to w ogóle jeszcze jest śmietnik. Tak właściwie to bym to nazwał tutaj śmietnik, albo park jakiś wstawić. No nie wiem, tak czy siak, będziemy patrzeć. Tu swoją drogą jest ścieżka rowerowa do... No właśnie, dokąd ona jest? Czekajcie. To najpierw tą ścieżkę rowerową sobie gdzieś dociągnijmy. Ja tu widzę idealne właśnie to jest miejsce, żeby to jakoś podłączyć. Dobrze. Nie podłączyło się. To jest niedobrze. Ale możemy sobie może od tej strony to podłączyć. Zaraz będziemy próbować. Tak. Dobrze, po prostu sobie to przyciągniemy od razu już górą. Też tak można zrobić w sumie. Dobrze, tak. Tutaj do góry. O. Później wyłączmy siatkę. Ja tu przed chwilą już sobie budowałem parę rzeczy. No, jak możemy się domyślać, są one już teraz nieważne, skoro są już zbudowane w większości. Tutaj i tutaj, skoro już tak to wygląda, jak wygląda, to sobie to możemy podłączyć to z tym. O, i bardzo ładnie ścieżka nam tutaj podłączyła się. Sądzę, że ludzie będą z niej korzystać, bo to jest jeden z lepszych łączników tej dzielnicy, więc kwestia czasu. Sądzę, że kwestia czasu. Tak samo jak tutaj nasze korki kolejowe, jak widzimy. Dobrze, to czym się w dzisiejszym odcinku zajmiemy? Po pierwsze, lekko modyfikacją tutaj tunelu. I od tego zaczniemy, ale jest jedna jeszcze główna rzecz, na którą zaraz zobaczycie. Zresztą w tytule ją pewnie macie, więc mogliście już zobaczyć. I proszę bardzo, dzięki takiej skromnej, no bo to jest skromna, jakby nie poszedł, czekajcie, jeżeli sobie tu wejdziemy w dół. Drogi, o, dobra.
I jak sobie popatrzymy, no to zobaczcie, dzięki temu oni mają tutaj dwa pasy do rozjazdów teraz na to wszystko. Choć jednym pasem. To trochę poprawi i dzięki temu też tutaj jest lepszy już, jak widzimy, wyjazd, bo oni już tutaj od razu się rozjeżdżają na trzy pasy. No jest to takie trochę, jakby to powiedzieć, nie jest to idealny węzeł ten podziemny, który tutaj mamy. No i on tutaj nigdy nie będzie, tak? Jego po prostu tutaj zostanie to całkowicie wszystko wyburzone. Tu zostaną, tutaj powstaną tylko i wyłącznie zostaną prawdopodobnie trzy dworce te takie, z czego będą miały lepszą komunikację z światem zewnętrznym, bo one tutaj mają tylko. Zresztą tutaj miało nie być połączenia, ale powstało z jakichś niewiadomych przyczyn. Także tak, tutaj niestety ten park też będzie musiał pójść, z którego multum ludzi korzysta. On się często pali, ten park. Niestety to jest jego główna dewiza. No ale tak czy siak, to wszystko będzie tutaj zmienione. Prawdopodobnie pozostaną głównie ten i te dwa zostaną wywalone i tutaj one będą miały w ogóle zmienioną koncepcję. Taki jest ogólny plan. Także to się dosyć dużo zmieni. Zresztą jak tu widzimy, czekajcie, sprawdźmy z ciekawości, czy którykolwiek, no właśnie, jak widzimy, czekajcie, nie o to mi chodziło, tu. Jak widzimy, oni. A nie, korzystałem już teraz, zobaczcie, z dwóch dworców. To coś im tutaj się zmieniło. Bo jeszcze niedawno, jak ja tu patrzyłem, naprawdę to było niedawno, to oni nie potrafili korzystać z tych dwóch dworców. No to może pozostawimy sobie tutaj te dwa dworce, ale te pozostałe będą lepiej poukładane, bo to, jak aktualnie te pozostałe działają, jest. Jak widzimy tutaj. Chyba dlatego, że ja tutaj pozmieniałem tak, tutaj jest normalny wjazd. I dzięki temu oni chyba zaczęli móc korzystać, żeby wjechać do niego. Tak, ja tu musiałem coś pokręcić, bo oni zaczęli korzystać faktycznie teraz z dwóch wyjazdów. Zobaczcie, tutaj się pojawił pociąg. Dobrze, czym w dzisiejszym odcinku głównie się zajmiemy? Jest jedna tylko fabryka, jakiej jeszcze nie postawiliśmy w tym mieście. Aby wam to udowodnić, sobie przejdziemy zakładkę fabryki. No jak widzicie, większość z nich wykorzystała, poza jedną, ostatnią. Tutaj kosztuje skromne pół miliona. Ponad, bo 550 tysięcy. I jest to stocznia. Gdzie stocznię sobie postawimy? Tutaj, zamiast jednej z. Prawdopodobnie tutaj sobie postawimy stocznię, bo tu jest ładny dojazd w ogóle. Tak. No tutaj też jest to do przebudowy. Tu jest parę miejsc jeszcze do przebudowy, więc spokojnie, industrii jeszcze będzie jakiś czas. I tak, stocznia jest budynkiem, ostatnią rzeczą, która jest w grze. Z niej zarobki są niezłe. Z tego co widzę, całkiem nawet szybko pracuje, bo 128 ton tygodniowo nie jest złe. Stocznia Morska Bryza słynie z budowy doskonałych statków wycieczkowych eksportowanych na cały świat. Budowa statków wymaga drewna budowlanego, plastiku, szkła i metalu. W skrócie, jeżeli dobrze zrozumiałem, czekajcie, drewno, plastik, szkło i metal. To wszystko poza farmą, z wszystkich tych przemysłów korzystano, oczywiście poza rybnym, ale rybny to jest z państwa w państwo właściwie. Przemysłowe można stawiać poza obszarami przemysłowymi. Także tak, stocznię sobie tutaj walniemy i zobaczmy, jakich ona jest wielkości. Duża ona jest, no w sumie jak stocznia. I co jest najciekawsze stoczni? Z tego co pamiętam, faktycznie widzimy budowę, ale może dość mojego gadania. Możemy sobie wywalić jeden z naszych hodowli, no szkoda bardzo. Tylko tak, luknijmy, jak jest tutaj nie to, żebyśmy zaraz sobie czegoś tutaj nie uszkodzili. Tak, bo tutaj jedyne to jest przetwórnia ryb, niestety. Szkoda, że rybny ten przemysł został tak niefajnie tutaj słowem zastąpiony. Dobra, to tak, to sobie tu wywalimy to. I to. I teraz zobaczymy, czy ona tutaj nam spokojnie wejdzie. To jest historyczny moment. Stawiamy ostatnią fabrykę. Jej też nigdy nie stawiałem, oczywiście. Okej, ja bym ją tutaj sobie tak postawił trochę w tym rejonie. Dobra. To teraz będzie walka, żeby ładnie ją tutaj postawić. Ja już to widzę. To już teraz będzie walka z tym, żeby ją tutaj idealnie postawić. A ona kosztuje tyle forsy. Ja wiem, że to jest Industries i my tu mamy nieograniczone środki. Aż tak 17 milionów. Ale to nie jest OpenTTT, gdzie mam 3 miliardy złotych, więc lepiej. Dobrze, o jeden dalej. Zobaczymy, czy to będzie dobre. To mogę wywalić. No, powiedzmy, że to jest po środku. Stawiamy? Stawiamy.
i stocznia. No, podłączmy sobie pozostałe części, żebym mógł się bardziej tym pokryć. Dostałem trofeum, Tytan Przemysłu, za postawienie wszystkich w jednym mieście chyba, albo ogólnie wszystkich. No, nie spodziewałem się, że dzisiaj w ogóle trofeów to ostatnio nie dostawałem rzadko. Wow, ile rzeczy. Ja jestem ciekawy, jakie tu będą zarobki. No, bo oczywiście za mało surowców specjalnych. Zobaczmy, czy one już jadą. Nie, na razie tutaj ludzie się przyłączyli, czy to już jest budynek. Miejsc pracy 98. Tempo produkcji nie funkcjonuje, no bo nie ma surowców. No i czekamy. Dobrze, poprzeglądajmy się jej. No ogólnie, z tego co wiem, tutaj właśnie w tym miejscu na żywo będziemy widzieć, jak się buduje statek. Jak statek będzie wyglądać? Jak te wycieczkowe, których akurat teraz nie ma. Czekajcie, jest drugie miejsce, gdzie są statki wycieczkowe. Czy nie mamy drugiego portu wycieczkowego? Myślałem, że mamy dwa porty wycieczkowe. Czy to jest jedyny port wycieczkowy? Tu kiedyś mieliśmy jeszcze port wycieczkowy, a tutaj tak, ma być port. No tak czy siak, o, właśnie ten statek tutaj płynie do naszego miasta. Takie statki będą właśnie tutaj wycieczkowe, budowane. Ja jestem jednej rzeczy ciekawy. No, dokładnie, tutaj taki jeden nas płynie. Jestem jednej rzeczy ciekawy, gdzie jest nasza stocznia? Tu jest nasza stocznia. Czy jak ten budynek, w sensie ten statek zostanie wybudowany, postawiony w całości, to czy on stąd wypłynie? I będzie normalnie służyć. Jestem bardzo ciekawy, czy on stąd wypłynie, czy po prostu zniknie. Nie wiem, tego nie widziałem na żadnym kanale YouTube'owym. W ogóle z budynku stoczni to jest budynek typowo high-endowy. Samo to, ile surowców potrzebuje, to tłumaczy to. Także tak, póki co czekamy, aż zostanie dowiezione szkło, plastik i drewno budowlane. A ponieważ we wszystkich tych pozostałych, okej, widzę, że tutaj jedzie coś, ale to niekoniecznie jedzie do tego miejsca, co bym chciał, żeby tu jechało. Ojejku, i tu jeszcze się światła zrobiły, to już było przegięcie. Dobrze. Z tego co widzę, na razie nie mamy. Bo tak, drewno budowlane to sądzę, że spokojnie może dotrzeć, gdzie są nasze lasy. Tak, bo lasy nasze działają tutaj pełną parą, więc na to akurat liczę, że dotrze. Dalej, co on ty jeszcze potrzebujesz? Plastik. No tu jest. W teorii masz blisko do plastiku, w praktyce, no jak widzimy, co któryś działa, bo plastik jest w całości na import, a import działa kiepsko, jeżeli nie mamy systemu kolejowego dobrze działającego. Także, no jakby to powiedzieć, to się ogólnie, jak się importuje dużo surowców, to dużo jest problemów z tym. Niestety to jest jedna z tych wielkich problemów tego wszystkiego. A jak widzimy, ogólnie plastiku nam. Zobaczmy w ogóle, jak jest z produkcją plastiku. Plastiku, no niby coś tam produkujemy. 4000. A nie, 110 ton produkujemy. No mało, to jest mało. No bo my nic z nikim nie pozyskujemy plastiku. A tutaj co? Tutaj plastik był? Czekajcie. Zapisuje mi się tutaj. Rafinerię chciałem zerknąć. Tu jest plastik. No dobrze, tak czy siak, będziemy czekać i zobaczymy, czy tutaj dojedzie plastik. I jeszcze jest szkło, gdzie szkło jest z jeszcze gorszego rejonu. Próbuję dojechać, jak widzicie, tutaj jest podobna sytuacja. Nie, tutaj jest metal, to jest stąd. No tutaj też właśnie jest problem, bo my już znikąd tu nie pozyskujemy, a żeby cokolwiek tu dojechało, jak widzimy, nawet nie mamy ciężarówek. To jest już po prostu lekkie przegięcie. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj zacznie tam ten budynek pracować. Ale na przykład fabryka samochodów, jak widzimy, ładnie zarabia 7000. Czyli się da. Tylko niestety, no jakim kosztem? Tak, bo no wiemy. Wiemy, wiemy, wiemy. Dobrze, no i tak, ponieważ tutaj jest to postawione, no to bądźmy szczerzy. Przydało nam się, by tu postawić. Drewno budowlane się sądzę, że dostarczą. Metale też. Ale niektóre z tych surowców będą kiepsko dostępne, więc gdzieś tu w tym rejonie chciałbym postawić te najmniejsze magazyny, co prawda, ale jednak chciałbym postawić sobie magazyny. Najmniejsze to nie wiem, czy one w ogóle są refundowne. Nie, to te sobie postawimy. No i dobrze, ty będziesz na plastik właśnie. No i ty będziesz na zrównoważony. Natomiast tu będzie drewno budowlane. Szkło. I zobaczymy, czy cokolwiek, którykolwiek z nich tutaj dotrze. Zobaczmy. O, coś jedzie do niego już. I do tego też już coś jedzie. Szkoda, że do tego nic nie jedzie. I drewno budowlane też coś nie chce przyjechać. Tak pomijawszy to wszystko.
No dobrze, no to będziemy to grać. Zobaczymy, czy to nam zacznie produkować dzisiaj, czy nie. Takie daje. Nie wiem, zobaczymy. Ja sobie tutaj to ściągnę na tempo produkcji na 80%, bo wiecie, to mi ciągnie trochę z budżetu. A sądzę, że na razie, w sensie, zanim tu w ogóle cokolwiek dojedzie, da tempo produkcji 50. I sądzę, że i tak jest to za dużo. Ale mamy jakby coś wszystkiego ustawione. Dobrze, czego brakuje na pewno w naszym mieście? To mieszkańców. Jak widzimy, ubywa ich nam dosyć dużo. I płyną duszy też nam ubywa, ale na to przymkniemy oko. Bo to akurat jest, czasami się pojawia. Także musimy się zająć właśnie tym. Czy my tu... Czekajcie, to my jednak mamy tuńczyk w naszym mieście, czy nie? Aha. Tu też jest tuńczyka i tu jest połowowność 80%, a tu jest 68%. Czyli tuńczyk jest, ale... Ale on taki jest bardzo, że jest, ale go nie ma, ale jest, ale nie do końca, okej. Okay. Czyli tuńczyk to jest ryba, która, jak widzę, bardzo lubi zmieniać swoje zdanie, gdzie on właściwie jest i gdzie go właściwie nie ma. Dobra, to my sobie zrobimy, żeby póki co więcej go się było na tych połowach naszych. I tutaj jeszcze sobie popłyniecie, bo tu widzę jakiś fragment, o. I tutaj już, tu trzeba zakręcić ostro. A, ty możesz przepłynąć przez ten budynek, a to gitara się ma, pieniędzy nie ma. Jak możesz przepłynąć przez ten budynek, to bardzo dobrze. Dobra, no i tutaj właściwie będziesz płynąć w tym samym rejonie, no bo wiadomo, jak jest, no to trzeba korzystać. I tutaj sobie też z tego jeszcze więcej pokorzystamy. Tak, tu widzę właśnie, że jest dosyć dużo tego twojego płynięcia. Tutaj są tylko skorupiaki, w sensie tylko albo aż. Nie wiem, jak do tego podejść właściwie. Czy tylko albo aż. No, tak czy siak. Dobrze, musimy się podłączyć z tym. Okej. Okay. Z tego, co widzę, to trzeba podłączyć się w taki sposób. Dobra, to my sobie to jeszcze... Jak widzicie, tutaj jest już zaawansowane myślenie, jak można by tu puścić nasz szlak połowowy. Bardzo zaawansowane. Wymaga wody. A, bo przepływasz w pewnym miejscu, nie przez budynek. Dobra, to jest problematyczne. Przyznaję, to może być problematyczne. Z ciekawości, czy ja tu będę mógł później stąd to podłączyć? Tak. Tylko tutaj trzeba zmienić kierunki, no bo jakby to powiedzieć, się pozmieniało. O, dobra. I ty stąd, ty z tym się podłączyć? Nie. A, bo... Chyba dodali coś w aktualizacji, głupia aktualizacja, że nie można teraz spuszczać tych naszych statków przez słupki. Nie wiem, czemu wyłączyli tą możliwość, to było świetne, ale tak, ewidentnie nie można teraz spuszczać naszych tych statków, żeby pływały przez słupki, no cóż. No cóż, no niestety, tak to powiem. Dobra, i skoro ty tu sobie tak płyniesz, to ty sobie teraz będziesz płynąć tu jeszcze. Tu i tutaj nie możesz przez ten słupek. Przecież, czekaj. No, może nie możesz, ale może możesz. W zależności jak się to uda. Okej, no i tutaj ogólnie widzę, że jest całkiem nieźle. Poza tym wypłynięciem, które jest kompletnie zbędne, jeżeli i tak z nic z niego nie wyłowimy. Dobra, no będą spływać w dziwny sposób. Dobrze, tu mamy jedną ze stacji i tu jest nasz śmietnik ogólny, a tu mamy częściową częścią mieszkańców lotniska. Także tak, to mamy i to jest taki rejon, do którego dojeżdżałem i pociągi, i pasażerowie, i właściwie trochę tego jest. Tutaj widzę, że są jakieś ciekawe odjazdy pociągowe. Okej. Okay. Dobrze, tak czy siak, my będziemy zaczynać sobie od budowy prostej dzielnicy mieszkalnej w tymże rejonie. I ponieważ i domyślam się, że część z was może zauważyła drobną tutaj różnicę, że mamy tutaj te pociągi, o właśnie te złote. Ja chcę tutaj coś postawić. To tak, tutaj będzie stacja. Od razu odpowiadam na pytanie. Tak, tu będzie stacja. I się właśnie zastanawiam, czy jakkolwiek my... Bo tutaj jest te metro, tak?
Czy my tu będziemy jakieś metro przerzucać na drugą stronę? Bo w teorii jedna linia. Nie, obydwie. Gdzie ta? Ta skręca tu. Okej, okay, i jedzie sobie do tego rejonu. A ta jedzie sobie tu, skręca mocno zigzakiem i gdzieś w ogóle się gubi. Natomiast ta może tu jeszcze w przyszłości wyjechać. Okej, okay, czyli metro nas ogólnie nie interesuje. Albo osobna linia metra, albo w ogóle nas to nie obchodzi. Dobra, rozumiem. Tu można byłoby w teorii się z tymi połączyć. Ewentualnie. To tak, to faktycznie. Tu ewentualnie da się podłączyć z tą linią metra. Na prostej zasadzie, że by tu odjeżdżała, tu by się łączyła z tą. I tu by... Dobra, pomyślę, jeszcze mamy na to czas. Bo już gadam tutaj do was 20 minut, a właściwie dużo się nie wydarzyło. To przejdźmy do konkretów. To będzie jakiś tam timelapsik w sposób króciutki. Ja tam sobie wyburzam te rzeczy, a tu w międzyczasie, zobaczcie, zaczęło nam się tu budować coś. Coś ja tutaj widzę. I naprawdę całkiem nieźle to wygląda. Tak w częściach, dźwigi się kręcą, więc jest zabawa. Ciekawe, czy to tak się pojawia znikąd. Kiedyś będę mógł zrobić naprawdę z tego całego hype timelapsa. I co my tu mamy? Zarobki? No, nie są aż tak duże, ale w sumie tempo produkcji też jest minimalne. Tak, żeby jakkolwiek to działało. Okej, okay, no i z tego co widzę, plastik jest już całkiem niezły, szkło i drewno budowlane jest na poziomie kiepskim. A jak jest tutaj z plastikiem? Tak, zobaczcie, naprawdę, plastik jakoś się ty ładnie zaimportował. Może da się importować plastik, ale jakoś jest kiepsko z tymi surowcami. Tak, bo na przykład tutaj, no jak widzimy, jest lipa z naszymi baniakami. Chyba, że... Czekajcie, jest... Mam jedną teorię. Dobra, spróbujmy jedną teorię mam. Mam teorię, iż to duży terminal naftowy z przypomnieniami i zbiornikami i mamy, że on nie może importować. Sprawdźmy to. Poczekajcie, to jest dobre pytanie. To jest więcej niż badanie takie tutaj. Czy mi to tu nie wejdzie? Czekajcie, co? Widzieliście, co ja tu mogę zrobić? To było... Okej... Okay. Jakiś dziwaczny sposób mogę coś takiego tutaj postawić. Kurosy, nie chcę to się zmieścić w ogóle pod żadnym kątem. Niedobrze. Brakuje mu jednej kratki, ewidentnie. A jedna kratka w tą czy w tą, no to robi różnicę. Jakby nie patrzeć, to robi różnicę. Dobrze, to póki co walniemy sobie... Chyba, że... Czekajcie, jakie to jest długości? Sprawdźmy... Jeżeli trafiłem, to będzie więcej niż wygrana statka. No, tak myślałem. Nie, na no, więcej niż wygrana statka. No w sumie... Się nigdy nie próbowałem jeszcze w statka wygrać, więc... Dobrze, i powiedzmy, że to wywalimy. I weźmy sobie tutaj produkty przemysłu naftowego. I to samo weźmy sobie tutaj. Produkty przemysłu naftowego. Jeżeli nagle zaczną one importować, to by trochę wytłumaczyło, czemu mój import nie działał. Ale zobaczymy. Zrównoważone. No póki co... Czekajcie. Chwila. Skąd to jedzie? Mamy dwie nitki. Jedna nitka ciągnie się z... Jedzie już gdzieś nawet. Gdzie ten pojazd jest, to nie wiem. Co ja bez kitu nie wiem, gdzie on jest. W sensie... Stąd się ciągnie ta nitka. Pewnie z tego z tych hubów się ciągnie. Dobra, a drugi jedzie tutaj tym naszym autostradem, pewnie nie? To skąd to najedzie? A, jedzie z naszego, tak, to zobaczcie, to zaczyna importować od razu. Zobaczymy, to jest test chwilowy. Ten też zaczął importować od razu. Zobaczymy, jeżeli faktycznie tak by to działało, no to trzeba będzie tutaj przebudować dosyć dużą część tych rejonów, bo wtedy będzie miało sens.
stawianie tych ogromnych budynków niektórych. O, ten na przykład potrzebuje plonów, ale... Plony? W jaki sposób ja się tu mogę zaimportować plony? Dobra, postawimy mu jeszcze jeden taki, ten. Czy taki? Nie, dobra, taki. Takich to w sumie nigdzie nie stawiałem. To już jest taki kompletny minimalizm, ale na plony to sądzę, że nawet to będzie wystarczające. I co ty chcesz? Produkty rolne. Czyli plony. Zobaczymy. Może będzie importować? Może nie? Tak? Bo ty nie masz osobnej kategorii na plony, prawda? Produkty zwierzęce, plastik... Nie, nie masz. I też nie masz osobnej kategorii na produkty z ryby. A miały to dodać? To zobaczymy. Dobra, tak czy siak. Patrzymy. Jeżeli to zadziała... To na... A, tutaj nasz statek... No, buduje się cały czas. Aktualnie brakuje drewna. No tak. Który by się spodziewał? Dobrze, ja dalej tutaj to zaczynam przebudowywać, bo takie przerwanie timelapse. To daje 12 tysięcy. Ponad 12 tysięcy. Koszt materiałów to jest 2800. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Te statki to jest żyła złota. Wiecie co? Ja poczekam tutaj chwilę, bo ja widzę, że zaraz ten statek może stąd wypłynąć. Lub coś innego. On tu jest już w niebezpieczeństwie. Więc ja będę na niego patrzeć. Przyspieszyliśmy trochę tempo, bo ogólnie wszystko jest w surowce, są całkiem nieźle i przy okazji wymierzymy zarobki maksymalne. Dobra. Jak wyglądają tutaj? No nieźle. Dobra, ja obserwuję go. No niestety, chyba widzieliście. Statek... Jak to się mówi po angielsku, vanished. Niestety się nie pojawił. Nic z niego nie mamy. Szkoda, szkoda bardzo, bo myślałem, że on wypłynie czy coś, ale to by wymagało animacji już większej. Jakichś skanańcach zbytnio. Nie chcę wprowadzać niestety do gry. Szkoda, no cóż. Ale i tak, tak czy siak, zarobki, piękny wynalazek. Bardzo mi się podoba, że widać właśnie cię, jak buduję ten... Jak to budowane jest. Tak, przydałoby się chyba tutaj faktycznie jakieś małe coś na te drewno budowlane, bo... No to już jest któryś raz, kiedy teraz na niego czekamy. Tylko gdzie ja bym mógł postawić taki magazyn na te drewno budowlane? W sensie... No chyba widzę jedną możliwość. Bo tutaj to ja wiem, niestety się na mnie zmieści, szkoda bardzo. Ale tutaj właśnie widzę, że nie jest to tak aż tak bardzo, że na nie. Z drugiej strony, gdybyśmy postawili po prostu go tutaj, ja wiem, jak bardzo mi się podobają te zaokrąglone budynki, bo wiecie, one faktycznie się dostosowują do tego, że są narożnikami. Ale dobra, tutaj też jest ważne, żeby to było tutaj dobrze wykorzystywane. Chociaż czekaj, w sumie jak teraz zobaczyłem, że my tu mamy taką wolną przestrzeń, to można spokojnie wykorzystać. I to, i szkło. No, na razie tam będą te budynki. Ogólnie też tak nie lubię ich właśnie w tego typu rejony wstawiać, no ale dobra. No to mamy całkiem nieźle zrobione. Lecimy dalej z odcinkiem. Tu są korki. I póki co, o ile to się zaczyna powoli napełniać, jak widzimy, to chyba większość z nich jeszcze woli importować z bardzo dalekich, odległych źródeł. Zobaczymy, może w przyszłości zacznie to działać, może nie. Mamy na przykład magazynowane beczki, więc na pewno to jest to co jest tutaj nam potrzebne, tak? Widzimy ewidentnie. Tylko pytanie, czy faktycznie oni będą w stanie to eksportować na nasz tutaj rynek, który mamy tutaj dookoła.
Bo póki co wszyscy widzimy, że importują wszyscy z daleka, ale jest to może też spowodowane tym, że po prostu oni już tak długo czekają. A nie wiem, czy wiecie, że w Skylinesach jest prosta zasada. Jeżeli coś jest, jeżeli jest jakaś już ciężarówka nastawiona, że jakaś jedzie do ciebie, to nie ma szans, żeby jakakolwiek inna ciężarówka teraz bliżej przyjechała. Jeżeli jedzie na przykład z drugiego końca miasta ciężarówka, to ona będzie jechać. Nawet jeżeli bliżej będzie już dostępny towar i szybciej by dojechał, to ona nie przyjedzie z innego miejsca, tylko ona już będzie, jedna jest docelowa i ona będzie tak jechać. Także tak to niestety wygląda. Możemy sobie podciągnąć w niektórych fabrykach tutaj to. Ale dobra, zanim już się skończy materiał odcinek, bo właściwie będzie się już kończyć, to tutaj sobie postawimy drobne, jakieś małe coś. Także dajcie mi chwilkę. No tu jakieś trzeba wypoziomować to, jak tutaj zrobić takie małe dzielnice właściwie. I tutaj sobie pozostawimy to takie otwarte, żeby właśnie te kamyczki tutaj pozostały. Ja je nawet schowam trochę w wodzie, więc żeby to jakoś ładnie wyglądało. I będzie, tu będzie komunikacja promowa dosyć dobrze też zachowana, bo nie chcę wprowadzać tutaj tego metra właśnie. No oczywiście będzie stacja pasażerska tutaj, pewnie gdzieś w tym rejonie, żeby się połączyła z naszą koleją jednoszynową. Tak. Co nago, gdzie jest tu jeszcze jedna stacja? Bo pamiętam, że jest Ala Pestka, to pamiętam. Pamiętam też, że niestety dużo ludzi z niej nie korzysta. A, tu jest ta stacja ostatnia. I stąd jest przygotowana, żeby jechało dalej gdzieś, ale na razie nigdzie nie jedzie. No dobra. Dobra, rozumiem, tak to wygląda. To dajcie mi chwilę. Bo popyt jest, tylko trzeba go wykorzystać. Wierzycie w cuda? Ja właśnie zrobiłem cudo i podkreślę, to jest City Skylines na PlayStation 4, bez modów. Patrzcie na to. To jest port. Czy wy to widzicie? To jest port. Bez drogi. Ta droga jest wymienna, to mogę wyburzyć. To jest cudość, brak drogi do dostępu. Nie wiem, w sensie nie wiem, jak to zrobiłem. Jest to trudna metoda. Pracochłonna oczywiście, ale chyba celu uświęca środki, no zobaczcie tylko, no. Mogę postawić sobie, ja tu chyba nawet puszczę specjalnie Bambaya, tylko i wyłącznie w jednym celu, nie muszę wam mówić w jakim. No czy to nie jest piękne? Niech ktoś mi powie, że to nie jest piękne, patrzcie. Ścieżka rowerowa, dobrze, mało tego, to macie, proszę bardzo. Droga z Bambajami. I pod. Oj. Piękne czasy nastały. Jeżeli tak samo mi się uda to zrobić z na przykład takimi podatami jak ten, to będzie niezłe. Tu akurat to bardzo dosyć niezłym błędem mi to się udało zrobić. Zresztą na tym na przykład nie widzieliście. No ale tak czy siak, jeszcze jeden sobie tutaj postawimy go. I jak możecie myśleć, tutaj nie będzie tego tramwaju, w sensie on będzie, ale tu będzie i tak nie będzie komunikacji zbytnio takiej. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie jeszcze.
No i proszę bardzo, mamy dzielnicę, jakby to powiedziała Wizjonerz. Chwilę to czasu tylko minęło. I teraz sobie ją włączymy w całości, w sensie w całości. Zrobię, żeby były strefy. Tak, aktualnie buduję rudę. No ale wiecie, o co chodzi. I wam powiem pokrótce, jakie są plany tutaj w przyszłości na tą dzielnicę, co będziemy tutaj robić ogólnie i tak dalej. Tu wszędzie się handel, turystyka, wypoczynek, takie różne rzeczy będą się budować, więc także tak to ma wyglądać. Zaraz zobaczę, dokąd mają być. O, już kawałek, nawet za daleko z tego, co widzę. No powiedzmy, że jakoś dotąd. Natomiast w tym sobie zrobimy przepis specjalny, zarazem coś pokażę ciekawego. Tu sobie zrobimy specjalny przepis zaawansowana technologia. Budownictwo mieszkalne, w skrócie. Żeby nam tutaj ładne budynki się pobudowały. I na razie ich tutaj nie będzie dużo, jak widzimy, tylko tyle. Później ich będzie więcej oczywiście. I sobie pozmieniamy, żeby tutaj jakieś żabki nam się pobudowały. Na przykład tutaj sądzę, że to całość, to mogą być żabki, włącznie z tym. No na razie tak to wygląda, jak to wygląda. No i tak, co ciekawego tutaj powstało? Po pierwsze, jeszcze na pewno postawimy jakieś budynki, te ważniejsze, to sobie tutaj walniemy tą podstawówkę. O, przepraszam, bo podstawówka może być tutaj ważna, taka na skraju, obok jednoszynówki, no bo niech będzie. Ponadto przyda się tutaj na pewno budynek typu poczta, no bo wiadomo, to jest poczta w końcu, więc poczta też tutaj będzie postawiona. I dalej jakieś takie ważniejsze budynki, nie wiem, klinika. Okej, okay, tu są niedaleko, to kliniki możemy sobie postawić może coś na dole, to może niekoniecznie. Nie będzie, dobra, nie będzie tutaj. Krematorium, no nie chciałbym obok turystów wstawiać w sumie, ale nie widzę lepszej miejscówki. Jak tutaj gdzieś, o, tutaj są takie techniczne części, tu należy możemy sobie schować taki budynek. I policja i straż pożarna to tak, bo tutaj chciałbym postawić dużą straż pożarną, co ciekawe, duża straż pożarna jest mniejsza. O, ale komisariat policji tutaj ładnie wejdzie, na przykład tu. I straż fire station przydałby się w sumie gdzieś w tym rejonie. No, w sumie czekaj, jakby się udało, bo tak, o, dobra. I tutaj, żeby to ładnie wyglądało, to sobie zrobimy o coś takiego. Tylko jak widzimy, Skylinesy żyją swoim życiem, włącz play oczywiście. Więc takie rzeczy niełatwo się tutaj wstawia, okej. O, dobra. No, i tak, jest tu parę pięknych rzeczy, które chciałbym pokazać. Po pierwsze, mamy tutaj zajezdnię tramwajową, ponieważ okazało się, że na całą mapę mamy tylko dwie zajezdnie. Co jest trochę mało, w sensie dwie. Albo mamy jeszcze jakąś jedną tutaj gdzieś schowaną, czekajcie, zaraz zerkniemy. Nie to, tylko tramwaje. No nie, no zobaczcie, tutaj nie mamy też żadnej zajezdni tramwajowej. I wyszło mi na to, bo tutaj, nie, bo tu nawet nie ma tramwajów, no dobra, to tłumaczyłoby. Wyszło mi na to, że mamy dwie zajezdnie tramwajowe na całe miasto. Jedna znajduje się w starej części, tak, tu nawet nie ma tramwajów. I druga zajezdnia znajduje się w drugiej części miasta, czyli tutaj. I obydwie z tych zajezdni, jestem przekonany, mają ten jest 57 tramwajów, ten ma 95 tramwajów,
No i one tutaj zjeżdżały się na całe miasto, więc teraz mamy tutaj nową zajezdnię. Jest ona tą. 12 tramwajów wyjechało, bo to jest ta nowa linia. I one aktualnie wyjeżdżają tędy, to w przyszłości będzie zmiana, tu jest wyjazd, bo tu w przyszłości będzie jechać tramwaj. Tak, to taki jest plan. Swoją zobaczmy, bo puściłem już tą nową linię. I no, na razie mało osób z niej chce korzystać, to sobie zmniejszymy trochę liczebność. Mamy tutaj jedno z ciekawszych miejsc, czyli stację kolei jednoszynowej. I oczywiście tramwaje tutaj też przejeżdżają. Tylko sobie wyłączmy światła, dobra. I też tutaj nam oczywiście tramwaje przejeżdżają i mają też tutaj przystanki. Tu widzimy jakieś ciekawe tramwaje. I pociągi też tutaj mają swoje miejsce. I jak widzimy, udało mi się tutaj zainwestować w bardzo ciekawy budynek. W sensie, budynek jest odstawiony trochę dalej, jak widzimy, nasza stacja. Dzięki czemu tutaj udało mi się zmieścić z przejścia podziemne. I one się rozchodzą na wszystkie rejony. A ponieważ, jak widzieliście, udało mi się wymyśleć, jak postawić przystanek tramowy bez drogi, co jest co najmniej świetną rzeczą, nie powiem, że nie, no to dzięki temu nam tutaj to właśnie wiele łatwiej teraz tutaj wchodzi. No wszystkie przystanki są oczywiście bez drogi, no bo jak można, to no wiecie. W sumie w tych rejonach, gdzie już wcześniej, na przykład tutaj to jest bardzo proste, czekajcie. No dobra, no ale w większości miejsc ja pozmieniam dzisiaj jeszcze sobie te przystanki promowe, żeby po prostu się tutaj nam ciągnęła aleja ze ścieżkami rowerowymi, bo na przykład tutaj dziwnym trafem ona się w ogóle skończyła. Pewnie zapomniałem, że w ogóle tutaj taka była puszczona. Znając życie, no bo wiecie, jeżeli i się nie ciągnie przez długi okres tutaj czasu, no to po prostu można o nim w ogóle zapomnieć. Ale w większości tutaj rejonów, no poza takim większym, niestety w takim nie da się tego zmienić. Będę jeszcze kombinować jakoś, ale niestety nie da się. Ale w większości przypadków to i tak tutaj nam o wiele bardziej to pomoże. I będzie to o wiele ładniej też wyglądać przy okazji. Dobrze, ale jeszcze tutaj do tej naszej dzielnicy. Na razie, jak widzicie, tutaj się nam wybudowało. Na górze są mieszkania, na dole jest handel. Tu jest taka ładna, piękna pętla. Skromna, bym powiedział. Z oczywiście zejściami, wejściami tymi dla pieszych. I w sumie mogę dodać tutaj jeszcze jedno to zejście. Właściwie to wyjście. Tutaj. Takie przyszłościowe. Tylko jakoś tak dziwnie wygląda. Czekaj. Jak postawiłem to. Tak sobie frywolnie postawiłem. Ale tak byłoby miło, gdyby to było tej samej długości. No, no. Dobra. Widzę, dokąd to musi być. Dotąd. Okej. Okay. No i teraz to ładnie wygląda. No, więc tutaj jak widzimy. Tu jest droga dziwnie. Coś się kręci. Czekajcie, czekajcie, coś tu jest nie tak. Tak poza tym, że tutaj mogę to tak sobie wbudować, to jest świetna nowina. Ale tutaj coś była krzywo ta droga postawiona, więc dobra. No i tak, jak widzimy, tutaj jeszcze są nasze tramwaje. One się tu ciągną dalej. Tutaj przyjeżdżają z przystankiem, jak widzimy, obok naszego właśnie przystanek tramwajowy pod przystankiem tramowym. No po prostu piękne, według mnie to jest cudo. Swoją drogą, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy one działają w ten sposób, bo jakby to powiedzieć. Nie miałem okazji jeszcze przetestować, żeby ktokolwiek musiał z tego skorzystać. Nie, tu jest jedna osoba korzystała, no to chyba jest do wykorzystania. Także tak to wygląda. No tutaj wjeżdża sobie nasz tramwaj i tutaj jest ten piękny rozjazd tramwajowy. Także tak wygląda ta dzielnica. Tu mi się bardzo podoba z tej dzielnicy ten nasyp. O! Kolejowy, który się tutaj prosto już tutaj na tej samej wysokości ciągnie dalej. Co tutaj się jeszcze zmieniło? Zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Przebudowałem tą pętlę, żeby dało się tutaj przejechać naszym tramwajem teraz, który jedzie tutaj nowym prosto. I zrobiłem tutaj most, gdzie te nasze tramwaje dojeżdżają do tejże pętli. Tak, tutaj jest przystanek, dolot helikopterem. Sądzę, że z helikopterów cały czas ludzie korzystają. A jeżeli mają możliwość właśnie teraz jakiegoś jeszcze innego transportu, to jest to bardzo dobre. Tak, bo tu nie ma innego transportu niż te dwie rzeczy. I ogólnie to tyle. Ogólne plany na to wszystko tutaj. No jak widzicie, mamy tutaj wysokie góry. Oczywiście sztuczne to są te góry, nie było ich tutaj na początku. I te góry tutaj będziemy budować. Na tych górach zrobię sobie jedno z miasteczek. To będzie takie typowo z domkami, jakieś sklepiki, trochę turystyki, ten na pewno będzie, taki mam pomysł tutaj na postawienie. Turystyka z niską zabudową i to będzie jakieś takie typowo turystyczne miejsce, takie góry zakopane czy coś takiego, wysoko położone. I dookoła tego jeszcze jakieś będziemy budować blokowiska, taki mam pomysł, bo jest nam bardzo dużo potrzebnych jeszcze domów i blokowisk, ale jakby to powiedzieć. No, skończyła nam się mapa już na budowę popytu, a jak widzimy, popyt jest cały czas bardzo duży.
Więc tak to wygląda. Dobrze, zobaczmy, czy podziałało to, co dzisiaj tutaj zrobiliśmy. Chciałem powiedzieć, że nie działa. Chciałem właśnie to powiedzieć. Ale zobaczcie, że są aktywne dwie ciężarówki. Ja nie wiem. I ja aktualnie nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. Aha, bo tu jakaś jedzie ciężarówka, ale ty jedziesz... Wraca do zakładu, okej. Tak, wracałem do zakładu, to jeszcze może być. Bo one importują ropę, co nie? No i w większości przypadków mimo wszystko oni ciągną za daleko. Więc wiecie, co trzeba będzie tutaj zrobić. I ja przebuduję to, za chwilę zresztą, leciutko pod jednym względem, pod bardzo skromnym względem, to będzie duża przebudowa tak poza tym, żeby tu walnąć jeden mega hangar. Ten, już wam pokazuję duży, który, ten mój ulubiony budynek, którego bardzo rzadko stawiam. Duży magazyn, który ma 40 ciężarówek. Czekaj, ten ma 30, a ten ma 40? No to dużo, dużo nie, nie jest to więcej. No ale dobra, to postawienie stoi jeszcze może parę małych. I one tutaj będą nam się rozsiedlać, dzięki czemu trochę to może tutaj nam jakoś to lepiej działać. Nie wiem, mam taką nadzieję. Ogólnie tam dzielnica już... Jak możecie domyślać, już miałem za zakończoną, ale skoro takie tu problemy są i da się w teorii jakoś je rozwiązać, no to co by dużo nie mówić. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Swoją drogą, ja mam pytanie, czemu tobie brakuje plastiku? Skoro ty masz plastik obok. A, bo on ma prawie wszystkie ciężarówki, są gdzieś w ruchu. To jest też ciekawe. No niestety tak to wygląda w naszej mapie. Nie jestem w stanie z takimi rzeczami walczyć. I teraz się zastanawiam szczerze, wiecie? Bo chciałem postawić, tak jak powiedziałem, jeden ten duży magazyn, ale on ma tylko... Może jeden duży i jeszcze taki jeden mały chyba będzie najlepszym rozwiązaniem, bo im mniejszy, więcej tych małych chyba będzie, tym lepiej. Albo w... dużo tych małych, żeby było multum ciężarówek, bo ciężarówki są... Ja to już wiem. To już nam pokazała gra niestety. Dobrze, zobaczmy, jak tam to działa. Okej, to teraz nie działa, bo brakuje metalu. A metal jest jedynym surowcem, który tutaj w okolicy nie jest importowany. Swoją drogą, tu możemy wrócić już właśnie naszymi domkami. Bo one tutaj zostały tylko i wyłącznie na chwilę wyburzone. Dobrze, wydaje mi się, że to tyle na dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No dziś się przy tym pokręciliśmy i ogólnie tam różne rzeczy. Tak, tu jest na przykład kółeczko, jak widzicie. Ono jest w bardzo prostym celu, aby tutaj nasze te ciężarówki, śmieciarki mogły zawracać, jeżeli czasami mają taką potrzebę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tak wygląda nasze miasto, a my się widzimy już niedługo. Nie wiem kiedy, ale już niedługo. Cześć!